Dobry wieczór. Gratuluję gospodarzom zwycięstwa. Arturowi również. Mimo wszystko zasłużonego, bo zespół gospodarzy dzisiaj bardziej chciał. No nie podjęliśmy w ogóle walki w środkowej strefie. Ja bym to określił, że taka piłka z Ligi Angielskiej. Nie umieliśmy się z tym odnaleźć. Musimy sobie bardzo mocno przeanalizować to spotkanie, po męsku porozmawiać, bo kilku piłkarzy przeszło obok meczu i wydawało im się, że już jesteśmy piłkarsko wielcy, natomiast w tej lidze trzeba walczyć i tego na pewno im nie wybaczę i na ten temat będziemy bardzo ostro rozmawiać, bo w agresywności, w tych piłkach niczyich, długich podaniach zdominowały nas Wigry wolicjonalnością, walką, a do tego trzecie już spotkanie sędziowane w ten sposób, nie wiem co się dzieje, ale nie dało się nic zrobić, bo nawet jak tą walkę chcieliśmy podjąć, to przeciwko nam było wszystko gwizdane, natomiast w drugą stronę już niekoniecznie, ale mimo wszystko ten zespół, który bardziej chce, ten zespół, który walczy, zostaje nagradzany i taka jest piłka. Dziękuję. Dziękuję trenerze za gratulacje. Na pewno przekażę to chłopakom szatni. Szatni, która rzeczywiście dzisiaj zostawiła bardzo dużo zdrowia na boisku. I to zaangażowanie rzeczywiście dzisiaj jest opłacone tak bardzo ważnymi dla nas trzema punktami. Piłkarsko zdajemy sobie sprawę z tego, że nie był to wielki mecz i że ten nasz zespół ma potencjał, żeby lepiej wyglądać. Z utrzymaniem się przy piłce, z prowadzeniem gry, bo mamy piłkarzy. Dzisiaj najistotniejsze były punkty i chłopcy zrealizowali zadanie. I z tego musimy się na pewno cieszyć. Chciałbym też na pewno pochwalić tych, którzy weszli, bo dali kapitalne zmiany. Nie tylko chodzi o gole czy asystę Patryka Klimali, ale właśnie o ten impuls. I właśnie czegoś takiego mi wcześniej zabrakło. Dzisiaj wróciliśmy na swoją ścieżkę w sensie zaangażowania, a piłkarsko na pewno mamy nad czym pracować i zdajemy sobie z tego sprawę. Dziękuję.